No trenerze, jak wyglądały przygotowania do ostatniego meczu w tym roku? No, były wyjątkowo krótkie, bo graliśmy mecz ostatni w niedzielę. Za chwilę już mamy następny przed sobą, jest piątek. Ostatnie spotkanie wieczorem z Zagłębiem Sosnowiec, no, więc tych treningów nie było za dużo. Skupiliśmy się raczej na tym, żeby głowy oczyścić. No właśnie, głowy oczyścić, wiadomo, atmosfera pewnie nie jest dobra, ale jak morale w zespole? No, po kilku porażkach na pewno. No, trudno mówić o jakiejś wielkiej pewności siebie drużyny, ale mam nadzieję, że ta sportowa złość będzie w nich, w tych chłopakach, żeby pokazać, że nie zasługujemy na to miejsce, w którym jesteśmy. W takich sytuacjach trzeba patrzeć na każdy pozytyw i tym się ładować. Na pewno zaangażowania w ostatnim meczu drużynie nie brakowało. Nie, absolutnie nie. Żadnych zastrzeżeń pod tym kątem nie mogę mieć do drużyny. Gdzieś tam w pewnych momentach zdarza nam się zbyt późno wrócić do defensywy i z tego są często nasze problemy. Jaki jest plan na piątkowe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec? Mam nadzieję, że skuteczny.